Cześć! Dzisiaj kolejne ciekawe akcesoria od marki Mozos. Tym razem jest to wysięgnik SB37, którego cena wynosi niecałe 200 zł. Jest to wysięgnik głównie przeznaczony do mikrofonów, mocowany do blatu. Jest to duże i solidne ramię o udźwigu do 1 kg, czyli jeśli potrzebujecie czegoś bardziej pewnego, solidnego, niż takie standardowe, tanie ramiona mikrofonowe, no to na pewno Was to zainteresuje. Opakowanie jest naprawdę duże i mam tutaj dwa sposoby mocowania, zakres od 10 do 60 mm, stałą część uchwytu, której długość wynosi 124 mm, następnie jedną część ramienia 432 mm oraz drugą krótszą 393 mm. Są tutaj także wszystkie możliwe regulacje i długość całości od 338 do aż 949 mm, czyli prawie metrowe. Jest też tutaj taka wizualizacja z biurkiem. Jak przystało na solidny produkt, jest to także solidnie zapakowane w zestawie instrukcja i możliwość montażu albo do blatu, albo poprzez użycie takiej śruby. Czyli po prostu wtedy należy wywiercić otwór w blacie i też ten mikrofon można w ten sposób zamontować. I mamy tutaj ten cały chwyt, który jest naprawdę masywny, ciężki, czy nawet do blatów o grubości 60 mm się to nada. W tym momencie widzicie same ramię, tutaj jest gwint do nakręcenia mikrofonu. No i dość sprytnie pomyślane, ponieważ mamy tutaj mniejszy gwint i na górze jest także większy. Tak więc uniwersalnie, ponieważ możemy tutaj różne urządzenia sobie zamocować, w zależności od tego, na przykład jaki macie koszyk montażowy do mikrofonu, to można sobie skorzystać z tego lub tego mocowania. Metalowe, solidne, tutaj regulacja, tutaj mamy metal. Jest także logo marki Mozos, na końcu element do mocowania i mamy na nim możliwość regulacji oporu. Czy najpierw sobie regulujemy opór, a następnie dokręcamy według instrukcji. Natomiast samo ramię z tym elementem mocującym mocujemy po prostu tak, że wsadzamy to tutaj i to się trzyma na takim właśnie elemencie. Więc w każdej chwili można to na dobrą sprawę łatwo wyjąć i zostaje nam sam ten element mocujący. To jest tyle jeśli chodzi o podstawy, zobaczmy jak to wygląda w praktyce. A teraz praktyka. Jeśli chodzi o montaż, to nie ma żadnego problemu z przykręceniem elementu do blatu. Natomiast ramię po prostu wkładamy w element montażowy i to wszystko. Na początek należy wyregulować siłę oporu ramienia, a samo ramię możemy regulować w różnych płaszczyznach. Dokręcamy je plastikowymi zaciskami. Tutaj jedna uwaga, osobiście miałbym do nich większe zaufanie, gdyby były metalowe, ponieważ plastik wydaje mi się po prostu bardziej delikatny. Ale nie zmienia to faktu, że te zaciski działają tak jak trzeba. Ramię posiada także bardzo praktyczny dodatek w postaci organizera do kabli, dzięki czemu przewody mogą być elegancko poprowadzone. Gwinty ramienia to 3/8 oraz 5/8 cala. Natomiast jeśli dokupimy sobie przejściówkę na 1/4 cala, do kupienia za około 10 zł, możemy znacznie rozszerzyć funkcjonalność tego ramienia. Da się wtedy podłączyć większość akcesoriów fotograficznych, które na ogół mają właśnie tego typu gwint, czyli może to być chociażby uchwyt do smartfona, dodatkowe oświetlenie, mikrofony, rejestratory i generalnie co tylko chcecie. Dzięki udźwigowi do 1 kg zamocować możemy naprawdę sporo. Tak więc podsumowując, jest to solidny i funkcjonalny uchwyt. Jeśli film Wam się spodobał, będę wdzięczny za komentarz, łapkę w górę oraz zasubskrybowanie kanału. Pamiętajcie, że aktualne ceny sprawdzicie także w linkach w opisie filmu. A dzisiaj to wszystko, pozdrawiam także moich stałych widzów, trzymajcie się.